Serce to najważniejszy z naszych organów. Jak chronić je przed chorobami, które zabijają miliony osób na całym świecie? O zapobieganiu i leczeniu chorób serca opowiada profesor Zbigniew Gaciąg. Nasze serce jest narządem, który najczęściej choruje i to choruje tak, że zabiera nam lata życia. Choroby układu krążenia, choroby serca są główną przyczyną przedwczesnych zgonów w Polsce, ale także i w pozostałej części Europy. My wiemy, że w 40% przypadków chorobom serca można zapobiegać poprzez styl życia. Dla zainteresowanych od razu wyjaśnię, że pozostałe 40% to geny, czyli czynnik, na który wpływu nie mamy, a 20% to korzystanie z postępów medycyny, czyli leczenie. Innymi słowy, nasz los jest w naszych rękach. Co należy robić, żeby uniknąć choroby serca? Rady są niezwykle proste. Po pierwsze, dbać o styl życia nie paląc, ograniczając liczbę spożywanych kalorii, czyli krótko mówiąc jeść mniej, zwiększyć wydatek kaloryczny, ale to są bardzo proste rady, o których wszyscy wiedzą, że powinni mniej jeść, więcej się ruszać i przestać palić. To, co każdy powinien robić, to co najmniej raz do roku zmierzyć swoje ciśnienie tętnicze. Każdy dorosły człowiek, praktycznie każdy, powinien znać wartość swojego ciśnienia. Jeśli ono jest za wysokie, może istnieje już konieczność stosowania leków obniżających ciśnienie. Również każdy człowiek powinien raz na 5 lat zmierzyć sobie stężenie cholesterolu we krwi, a raz na 3 lata stężenie glukozy. Oczywiście, jeśli ktoś zrobi cholesterol raz na 3 lata przy okazji glukozy, to także nie jest błąd. To są najprostsze czynności, które zmniejszą znacząco ryzyko choroby serca.